Dobra, słuchajcie, nagram wam taki króciutki filmik, w jaki sposób zablokować dzieciom tworzenie tych spotkań na kanale, bo wiem, że nagminnie tworzone są takie spotkania po 5, po 6. Wy nie możecie się, rodzice nawet nie mogą się odnaleźć w tych spotkaniach. Jedna sprawa jest taka, że jeżeli zablokujemy tutaj w kanale ogólnym, to jeżeli tutaj im to zablokujemy, słuchajcie, to także blokują się niestety nowe konwersacje, tutaj nie będą mogli nic wpisywać. Ale to w każdej chwili możecie sobie odblokować, jeżeli będziecie to potrzebowały. Ogólnie słuchajcie, to robi się tak, wchodzi się na zarządzanie naszym zespołem, wchodzi się w ustawienia kanały i tutaj mamy trzy kropeczki i wybieramy zarządzaj kanałem. I tutaj mamy tak, kanał ogólny, każdy może publikować wiadomości, każdy może publikować wpisy. Pokaż alert, że opublikowanie spowoduje powiadomienie dla wszystkich oraz tylko właściciele mogą publikować wiadomości. Kiedy naciśniemy tą trzecią opcję, automatycznie zabieramy im możliwość, uczniom możliwość robienia spotkań na żywo. Daje to tylko to, że wy możecie takie spotkanie zrobić i oni się wtedy muszą do niego, słuchajcie, dołączyć. No i później wracamy na swój kanał ogólny i dzieci nie będą miały już tutaj w tym momencie tej kamerki. Tak samo, jeżeli chcemy się z dziećmi łączyć, to bardzo was proszę, nie róbcie tego, rozpocznij spotkanie teraz, dlatego że wtedy nie jesteście organizatorem. Planujcie spotkanie, nawet na 3 minuty przed spotkaniem macie prawo zaplanować to spotkanie, słuchajcie, i wtedy ono nam się tutaj pojawi, wtedy tylko wy jesteście organizatorem, nikt nikogo nie będzie mógł wyrzucać, tak? Więc to taki krótki filmik. Aha, i jeżeli będziecie chciały, że w trakcie waszej pracy stwierdzicie, że jednak no, oni muszą coś napisać do was, to wtedy wracacie po prostu ogólny, tutaj na ten nasz kanał ogólny, na trzy kropeczki, zarządzaj kanałem i po prostu każdy może publikować wiadomości. I automatycznie oni znowu mogą, słuchajcie, tutaj w ten sposób pracować. Ważne też jest, jak pracujecie razem z dziećmi, mogą się dzieci przekrzykiwać, to ich wyciszanie, słuchajcie, to nie jest nic złego. Mówicie, ja w tym momencie mówię, was wyciszam i wyciszacie. I jeżeli dziecko będzie chciało coś powiedzieć, musi podnieść łapkę, musi zaznaczyć tą łapkę. Jak tą łapkę zaznaczycie, to obok będziecie mieli trzy kropeczki, wyłącz wyciszenie i wtedy tylko to dziecko będzie mogło odpowiadać. I będzie fajnie, bo na całym kanale wszystkie dzieci będą miały ciszę, spokój, nic ich nie będzie rozpraszało. Wiemy, jak to jest w starszych klasach, mówię to, to myślę, że w młodszych jeszcze gorzej jest, że jest to jeszcze bardziej, tak wiecie, spiętnowane, tak? Więc dziewczyny, spróbujcie w ten sposób pracować, zobaczcie, czy wam to będzie pasowało i po prostu no, życzę wam cierpliwości.